witajcie w mojej łazience, w moim prysznicu. Ostatnio biorę prysznicę właśnie z worka prysznicowego, więc potrzebuję wziąć i nalać wody. To już jest wystarczająca ilość wody, ale normalnie to jest woda z pracy, filtrowana, mogę się jej napić, a mogę ją wykorzystać do podprysznic. I wchodzi idealnie woda. Jak naleję już tyle wody, ile teraz jest, może nawet może być mniej, trzeba wziąć i wyciągnąć tutaj kilka rzeczy ze środka, żeby się po prostu lepiej było przestrzeni. Bo tutaj mógłbym brać teraz prysznic, ale jak wyciągnę toaletę separacyjną, to mam tylko po to, żeby mieć suche nogi, jeżeli całej wody nie wezmę z prysznica. To nagle tutaj mam dużo więcej przestrzeni. Trzeba tą zasłonkę założyć, żeby tutaj nam nic nie pociekło. I można brać się za prysznic, ale dzisiaj tego nie używamy. Normalnie jeszcze zasłaniam sobie to okno, żeby tutaj czasem nigdzie uszczelki nie poszło, ale tu kamerka będzie przeszkadzać. I tu mam taką zaczepkę, to jest normalnie na stolik, żeby tutaj jakiś napój dać. I tu go zaczepiam. I pierwsze, ten wężyk się strasznie łamie, tutaj w sensie, że on blokuje. Można go lekko tutaj wyprostować i teraz pora jest, żeby go wziąć troszeczkę, ochlapać się trochę. Więc najlepiej wziąć troszeczkę, ucnąć i zimną wodą po prostu w lato jest zupełnie łatwiej brać zimne prysznice. Oprócz tego, że woda się trochę ogrzeje, to jednak otoczenie jest cieplejsze. W razie co, to tutaj z tyłu jest nawiew ciepłego powietrza, ale ja tego nie używam oczywiście. No, teraz jak jestem już cały mokry, no to trzeba wziąć, umyć się, tak? Szamponik. To jest do twarzy. Ciekawych rzeczy. To jest płyn do higieny intymnej. I on jest kwasem mlekowym. I on jest idealny do mycia się pod pachami. Dlatego, że on przez kwas mlekowy bierze i doskonale usuwa wszelkie zapachy. I polecam bardzo. Szczególnie, czy, nie wiem czy Wam wspominałem, że nie biorę prysznica codziennie, tylko tak co dwa, nawet co trzy dni, ale tylko dlatego, że po prostu nie śmierdzę. I są właśnie dwie rzeczy, które, dzięki którym nie śmierdzę, myjąc się co 2-3 dni. To jest właśnie to do mycia pod pachami i do tego jeszcze soda oczyszczona z wodą utlenioną pod pachy jako dezodorant. I to daje radę masakrycznie, naprawdę, to jest. To śmiega. A ten mam normalnie do reszty ciała. Umyć nogi, tyłeczek. No i teraz, gdy jestem już taki namydlony cały, to mogę się spłukać. No to otykam. Oczywiście tutaj mogę wyprostować ten szlaufik tutaj, żeby się brało. O, lepiej woda lała. I teraz zimną wodą mogę się spłukać. No i teraz jak mam tutaj więcej miejsca, bo nie ma kibelka, nie ma nic, no to jest na pewno przyjemniej więcej miejsca na ruchy wszystkie. Im wyżej ten worek będzie, tym jest wyższe ciśnienie. Jakbyście chcieli, to można tam nalać ciepłej wody. Robiłem tak kiedyś. Ale w lato nie jest potrzebne. Poza tym trzeba się hartować. Zobaczcie, ile wody zeszło. Jeszcze sporo zostało. Ja spokojnie jeszcze jeden prysznic bym w tym wziął. Także jakbyście chcieli oszczędzić wodę, to jest to bardzo dobry motyw. Jeżeli macie awarię głównego prysznica, to jest to dobry motyw. Myślę, że warto sobie coś takiego kupić, szczególnie, że za to dałem jakieś kilka funtów, chyba 5 funtów, coś takiego za to dałem. Możecie oczywiście kupić jakieś droższe wersje, bo na przykład, wiecie, to normalnie jest blokada, w sensie, że nie powinno się lać teraz. W sensie jak się to ciśnie, to się nie powinno lać. Dopiero jak to odkręci się, tylko jak macie namydlone ręce, no to nie działa. Więc dlatego wolę sobie dać to do góry po prostu. Taki mały tuning. Zamiast po prostu za worka, po prostu daję do góry i to działa. No i ten wąż mógłby być lepszy, no ale ta wersja za 15 funtów, którą miałem wcześniej, była tylko troszeczkę lepsza, więc takie coś warto mieć, nie? A
Jakby mi tu brakło wody, to mogę wziąć po prostu tą główną słuchawkę, tylko to będzie zimniejsza woda raczej. I normalnie jeszcze można się spłukać, ale to... Z tej słuchawki jednak woda idzie dużo większym strumieniem i ciężej mimo wszystko jest ją oszczędzić. A jak wiecie, to w tym momencie jeszcze jestem uziemiony i po prostu muszę naprawdę oszczędzać tą wodę. Poza tym woda z instalacji idzie mi na mycie garnków, a pod prysznic mam zawsze z pracy wodę, więc mam pod kontrolą wszystko i tak to wygląda. Za chwileczkę jeszcze pokażę wam jedną rzecz, bardzo, bardzo ważna, ale w międzyczasie się wytrę i już skakuję w świeżutkie ciuchy. Warto jest dodać, że taki ręcznik szybko schnący jest czymś naprawdę must have. Słuchajcie, on jest cieniutki bardzo, on bardzo szybko wchłania wodę. Dla mnie jest bardzo fajny w dotyku, bo są też takie mikrofibry, które są takie szorstkie, takie bardziej do ścierania, kurde, z takim jakby futerkiem. Nie. Te muszą być gładkie. To bardzo wytrzymały materiał i naprawdę szybko schnie. Potrafi na lekkim wietrze wyschnąć dosłownie, nie wiem, pół godzinki i możecie go znowu używać. Więc mało tego, zajmuje bardzo mało miejsca. Więc naprawdę must have, tylko żeby on był naprawdę duży. Na przykład ten, zobaczcie, jest całkiem duży, nawet mogę używać go jako ręcznika plażowego, żeby się na nie położyć czy coś. No, polecam. I tutaj podczas kąpania zbiera się woda. Zobaczcie, że na tyle mało wody zużyłem, że ta woda doszła tylko dotąd. Więc to naprawdę kilka litrów. Jak widzicie, tutaj zostało mi na cały jeszcze jeden prysznic. No i teraz tą wodę trzeba by wziąć i zebrać. I tutaj mam taką po prostu ściągawkę. No i generalnie, byście budowali swojego kampera, to spróbujcie robić jedną ściągawkę na przykład w jednym rogu tutaj, a drugą, w sensie ten odpływ tutaj, a drugi tutaj. I wtedy, jakby się nie stali, to ta woda będzie po prostu spływała. Bo teraz no to trzeba się bawić, to żeby ta woda po prostu tutaj zeszła. No i oprócz tego, że to zabiera czas, jest to upierdliwe. No i to takie wkurzające czasami. Są takie, przy budowie kampera możecie na to zwrócić uwagę i normalnie później nie mieć problemu. No bo po co to robić, nie? Oczywiście mógłbym stanąć inaczej, tylko obecnie nie mogę przestawić kampera, bo czekam na silnik z reklamacji teraz. Tak, bo pewnie pytaliście, Maciek, co z twoimi silnikami i tak dalej. No generalnie pan mi uznał gwarancję i ma mi wysłać w tym tygodniu nowy silnik. Nowy drugi silnik, tylko że wiecie, to jest 33-letni kamper i nowego silnika po prostu nie ma i po prostu będzie z regeneracji, albo po prostu inny działający. Zobaczymy, jak to dalej będzie. No, tym razem ja muszę tą wodę wziąć tutaj całą do spływu odstawić. W ten sposób zebrałem większość wody, troszeczkę właśnie została. Dlatego tu mam taką kratkę z lina i tutaj mogę sobie stanąć suchą nogą, tak? Jak wam w ogóle się podobał mój tutaj wystrój tych płytek, które sam je robiłem? Wcześniej tutaj była tragedia. A teraz jest całkiem ok. Teraz toaleta separująca wraca na miejsce. Tu mam spray taki z octem, żeby pojściuszki nie śmierdziały. Generalnie bardzo polecam toaletę separującą. Robi game changer. Tymczasem zaraz uchylę tutaj sobie okno, żeby ta para trochę zeszła. A tutaj za drzwiami jeszcze mam włączony pochłaniacz wilgoci. Także on to sobie teraz pracuje, wyciągnie całą wilgoć z powietrza i jest coś glącoś. Co myślicie w ogóle o oryginalnym w kamperze materiale, kurde, takim wykładzinie na dachu? To jest masakra. Dobra, słuchajcie, to jest taki szybki filmik o tym, jak zaoszczędzić wodę pod prysznicem, jak to wygląda, jak wygląda prysznic pod kamperem, prysznic w kamperze. I to jest taki szybki filmik, dlatego że w tym momencie skupiam się na pisaniu mojej książki o 5 latach w kamperze, w tym małym kamperze. Jest masa dużo przygód i chcę wam ją skończyć jak najszybciej. W tym momencie jest 100 stron, myślę, że będzie dużo jeszcze więcej. Jest dużo historii jeszcze do opisania i z tego, co ludzie pisali, jest mega fajna. W tym momencie możecie już słyszeć te 100 stron i kupując to w
przez sprzedaży. Mało tego, jeszcze dostaniecie wszystkie moje pineski z miejscem, gdzie można wylać szarą wodę, gdzie można wziąć i zatankować czystą wodę, gdzie można toalety znaleźć, gdzie sobie można zaparkować na noc w Wielkiej Brytanii. No bo ja tu żyję w Wielkiej Brytanii, więc te moje pineski stąd są. I do tego właśnie ciekawe miejsce do odwiedzenia. Mało tego, jeszcze jest taki kalkulator podróży. Na przykład zastanawiacie się, pojadę do Szkocji i zrobię ileś tam mil i ile mi w ogóle będzie kosztowało taki przejazd. Taki kalkulator podróży skonstruowałem i też do niego będziecie mieć dostęp. Także jest mega fajna kilka rzeczy, więc możecie teraz to wziąć za 12 funtów. A mi to pozwoli rozpocząć ciekawy nowy projekt kamperowy i wy przy okazji też będziecie mieć ciekawe wtedy treści. Ciekawsze niż kurde siedzenie w jednym miejscu, prawda? Więc wszyscy będą się cieszyli. Dobra, do zobaczenia w kolejnym filmiku, a teraz tu możecie zobaczyć filmik, jak ogólnie oszczędzam wodę w kamperze. Zobacz teraz.